Widoczność prawie zerowa, śnieg i silny wiatr. To nie są archiwalne zdjęcia. W Karkonoszach, w wyższych partiach gór, zima atakowała przez kilka dni. Na Śnieżce w pewnym momencie odczuwalna temperatura wynosiła aż minus 35,5 stopnia. W rzeczywistości były minus 4, ale silny wiatr i wilgotność zrobiły swoje. To były takie bardzo silne wiatry, które przechodziły przez Polskę i też przez Karkonosze. To jest dobrze ponad 140 km na godzinę w porywach, więc ta temperatura może być tak odczuwalna. Warunki w górach o tej porze roku, nie tylko w Karkonoszach, bywają zmienne. Ratownicy wykorzystują każdą wolną chwilę na ćwiczenia, bo sezon zimowy, jak twierdzą, dopiero przed nimi. W tym samym czasie na nizinach złota polska jesień. Prowadząc badanie nad cyrkulacją atmosferyczną w Polsce, widzimy, że przenos powietrza ze wschodu, czyli te wschodnie zimne masy powietrza, coraz rzadziej do nas docierają. Nie tylko zwykła ludzka ciekawość, ale też galopujące ceny energii skłaniają do pytania, jaka będzie tegoroczna zima. Mróz i śnieg oznacza, że wszyscy mogą dostać po kieszeni. Trzeba już się powoli ubierać, coraz cieplej. No, dzieciaki mają zimowe kurtki. Taka pogoda, no to nie ubierze pan dziecka, tak? W samej bluzie nad morze. Prawdziwej zimy w dłuższej perspektywie na razie nie widać. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Widać za to wzrost apetytu wśród zwierząt. Rozpoczęła się też wymiana futer. U wielbłądów to właśnie widać bardzo fajnie, że robią się takie fajne okrąglutkie, a my no zakładamy już polary, bo tak to chodziliśmy w krótkich rękawkach. W Tatrach zamiast śnieżnych schodzą na razie kamienne lawiny. Tak było w rejonie Morskiego Oka, gdy ze zboczy Mięguszowieckich szczytów spadła cała masa głazów, niektóre wielkości samochodów. Ta najbliższa zima tutaj można powiedzieć, że jest duża dyskusja i duża niewiadoma oczywiście. Wszystko może się zdarzyć, aczkolwiek przeważa taka opcja zimy bardziej w normie. Ostatni tydzień października mrozu raczej nie przyniesie. W ciągu dnia nawet dwucyfrowe temperatury powyżej zera. Robert Gusta, Wydarzenia.